Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny film. Tym razem będzie to film z czyszczenia maszynki do wosku. Rozgrzewacza, podgrzewacza, jak wolicie mówić. W poprzednim filmie nagrywałam, jak depiluję sobie nogę woskiem. Nie skończyło się zbyt dobrze to dla mnie, ale odsyłam Was do poprzedniego filmu, żebyście mogli zobaczyć, jak to właśnie u mnie wyglądało. A dzisiaj będziemy czyścić tą maszynę do wosku. Będę to robiła pierwszy raz z Wami, więc mam nadzieję, że się to uda. Mam tutaj płyn, który zakupiłam do czyszczenia tej maszyny, a więc przejdźmy do samej maszyny. Mam nadzieję, że podobają Wam się takie filmy, a jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i oczywiście jakiegoś komentarza. Bardzo miło mi się czyta Wasze komentarze, więc serdecznie Was do nich zapraszam. I oczywiście nie zapomnijcie, że kilka filmów wcześniej został ogłoszony konkurs, który nadal trwa, więc zapraszam Was do tego konkursu, do wzięcia udziału. Nagroda czeka. A więc przejdźmy do czyszczenia maszyny. A więc tak wygląda nasza maszyna przed czyszczeniem. Jest ona cała zabrudzona, więc ja sądzę, że trzeba podgrzać to, co tutaj jest, bo to już jest twarde. Więc włączam ją, włączam, jak to woli. Ja już jestem troszkę zmęczona dzisiaj tymi nagrywkami, no ale cóż. Tak mi się złożyło w jeden dzień trochę tego. Podgrzewamy. Mam nadzieję, że szybko się to podgrzeje, po czym będę zbierać resztki wacikami, szpatułką i wacikiem będę zbierała te resztki. Będę je sobie tutaj na bok odkładać. Powiem Wam, że trochę szczypie mnie ta noga. Mam nadzieję, że nie dojdzie do czegoś gorszego. Po czym spróbujemy umyć to tym preparatem. Było napisane na stronie, że jest on do czyszczenia właśnie takich maszyn. Wosk się bardzo powolutku rozpuszcza, więc dajmy jej chwilę, zaraz do Was wrócę. Dobra, kochanie, myślę, że maszyna się wystarczająco nagrzała. Przykleiłam sobie na resztkę wacik do szpatułki. Polewam go tym oto cytrynowym preparatem, który zakupiłam. Jak widać, nie oszczędzam. I próbuję w środku zbierać tym to wszystko, co jest z zewnątrz. Jak widzicie, idzie to dosyć sprawnie. Te największe brudy już mamy za sobą. I biorę kolejny wacik. Może nawet naleję trochę tego preparatu do środka. Nie wiem, czy on ma, jak on ma działać, czy on ma rozpuszczać prawdopodobnie ten cały syf w środku, więc oczyszczam. Myślę, że trochę wacików się do tego zużyje, ale już maszyna wygląda o wiele lepiej. Ja ją już wyłączę, nie będę jej dłużej grzać. Jeszcze myślę kilka wacików. Się przyda. Bardzo dobrze się tym płynem oczyszcza. Polecam. Tak nią manewruję, bo jest dosyć ciepła. Muszę uważać, żeby się nie poparzyć. Myślę, że już więcej płynu nie będziemy dolewać, tylko samym wacikiem podoczyszczamy. Myślę, że poszło to milej i sprawniej, niż się tego spodziewałam. Spodziewałam się, że trochę będzie mi to zajmowało, czyszczenie tej maszyny. A jednak z preparatem jest to szybkie, sprawne. Maszyna jest czysta. Ja serdecznie polecam ten preparat do maszyn. Nie było większego problemu z usuwaniem zabrudzeń, więc
tak najzwyczajniej w świecie czyści się maszynę do wosku. Moja noga nie wygląda za dobrze w dalszym ciągu. Już Was tutaj do siebie biorę. Proszę, coraz gorzej mi się wydaje nawet, że to może nieco puchnie. No ale trudno. Czego dla Was, kochani moi drodzy widzowie, się nie robi. Dziękuję Wam bardzo za ten szybki, krótki film z czyszczenia maszyny. Mam nadzieję, że podobają Wam się takie filmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Serdecznie Was do nich odsyłam. Oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!